Grzegorz, oglądać potyczkę swoich kolegów z Wogniarzem Częstochowa, męczyli się trochę koledzy. No męczyli się, nie spodziewałem się zupełnie, myślałem, że mecz będzie bardziej punktowo, bynajmniej więcej na naszą korzyść, ale okazało się, że dopiero w ostatnim biegu wyszło, że 2 punkty zostaną u nas. No, drużyna częstochowska po raz kolejny pokazuje, że jest mocną drużyną i w każdym meczu pokazują lwi pazur. Dzisiaj nie było łatwo, ale być może koledzy gdzieś za luźno podeszli do tego meczu i to jest cały powód. Następny mecz na pewno z Gorzowem będzie w innym wykonaniu, bo wiadomo, to już derby, emocje, walka na łokcie to jest zupełnie co innego i wtedy się też okaże tak naprawdę, w którym miejscu jesteśmy, bo dotychczas startowaliśmy i równaliśmy się z drużynami, które gdzieś tam, jak pokazuje póki co sezon, są w tej dolnej części tabeli. Teraz mamy porządnego rywala przed sobą, czyli Stal Gorzów, która w ostatnim meczu z Unią Leszno naprawdę pokazali, że są mocni i zobaczymy. No, ten mecz wyjaśni dużo takich niejasnych rzeczy i na pewno będzie ciekawy. Poruszasz się już bez kul. Opowiedz, jak wygląda Twoja rehabilitacja, na jakim to wszystko jest etapie? Wszystko przebiega prawidłowo, jestem zadowolony z etapów mojej rehabilitacji. Na ten moment noga już w zasadzie jest zrośnięta, odbudowuje mięśnie, bo zostały dość mocno osłabione i ona jeszcze nie ma na tyle mocy, żeby mógł wsiąść na motocykl, ale jeszcze przypuszczam, koniec maja, początek czerwca będę już myślał o tym, żeby odjechać pierwszy trening do składu. Oczywiście nie będę obiecał, że od razu wrócę, bo to potrzeba troszeczkę czasu. Będę musiał pojeździć, potrenować, troszeczkę dogonić kolegów, którzy mają nade mną dość znaczną przewagę. Oczywiście tego się nie da nadrobić w 100%, ale będę się starał jak tylko mógł na treningach, żeby wszystko wróciło jak najszybciej do normy i wtedy bym chciał się znaleźć w składzie.